Zakończenie Roku Świętego Krzyża w Kamionce Buskiej. 14 września Kościół Rzymskokatolicki w Ukrainie uroczyście zakończył Rok Krzyża Świętego. Główne uroczystości z udziałem Konferencji Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie odbyły się w Szargorodzie, w Sanktuarium Męki Pańskiej. A w Archidiecezji Lwowskiej zakończenie Roku Świętego Krzyża odbyło się w Sanktuarium Jezusa Konającego Milatyńskiego w Kamionce Buskiej. Wydarzenie to zbiegło się z corocznymi obchodami uroczystości podwyższenia Krzyża Świętego i upamiętnienia ikony Jezusa Konającego, która w 1997 roku została przeniesiona do kościoła w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Kamionce Buskiej z kaplicy na cmentarzu we wsi Streptowa. Uroczystej mszy świętej przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa ksiądz Piotr Brzeski w koncelebrze z proboszczem sanktuarium księdzem Grzegorzem Ząbkiem, księżmi oraz wiernymi, którzy licznie przybyli na wspólną modlitwę. Kończymy te uroczystości odpustowe pod dźwięki alarmu przeciwbombowego. Jestem pewien, że naszym największym oczekiwaniem jest to, żeby te dźwięki nigdy więcej się nie powtarzali. Przygotowaliśmy się do tej uroczystości słuchając nauk rekolekcyjnych, ale w rzeczywistości wszystko, co dzieje się w Ukrainie od 24 lutego, wszystko to prowadzi nas drogą krzyżową. Idziemy z krzyżem do Chrystusa. Łączymy nasze cierpienie z Jego cierpieniami i czekamy na zbawienie, bo to jest jedyna nasza droga.